Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, a ja z kolei pana ministra pochwalę, bo powiem szczerze, jeżeli ktoś był w Jastrzębiej Górze kilka lat temu i widział, jak zwężona jest plaża do 5 metrów w niektórych miejscach, a jak był ktoś w tym roku i zobaczył prawie 50 metrów, to powiem, to jest zasługa w dużej mierze dobrej polityki i gospodarki pana ministra. I dlatego pytam, czy te dalej plaże w kierunku, bo przecież wiemy, że tam Ostrowo też jest zrobione, ale na zachód w gminie Władysławowo, czy one dalej będą też poszerzane i czy te brzegi będą wzmacniane. I ostatnia sprawa tu była poruszana, to też niepokój, bo Bałtyk jest piękny, ale czy zatopiona amunicja chemiczna stanowi realne zagrożenie i czy myśli się w jakiś sposób ją zneutralizować, na przykład ze środków unijnych. Dziękuję bardzo.